jaki ładny balon. Cześć, witam was z gry Farming Simulator 22, to jest FS22 Mods, a dziś opowiem wam o tej zgrabiarce z Agromet Z216, zrobionej przez Zeuska. Jest to sprzęt, który używałem chyba z 1000 razy, więc troszeczkę mogę go wam opowiedzieć z własnego doświadczenia o z nim, jak to się go ogólnie używa. Więc zacznijmy od pierwszego punktu, jak ona wygląda. Model jest poprawny, ale brakuje mi tu parę rzeczy. Brakuje mi tutaj zaczepu transportowego, bo on powinien też tak wystawać mniej więcej jak ten. I on powinien mieć taką beleczkę, którą się zdejmuje podczas koszenia, ją się zakłada gdzieś tutaj, o ile pamiętam, gdzieś się tutaj zakładało. I ona się łączy z tą, tutaj z tym dzyndzlem i wtedy to powoduje. Natomiast tutaj próbowałem użyć zaczep transportowy i jakieś nie mam możliwości. Tutaj tego mi brakuje, także jakby Zeusek, jeśli to oglądasz, nie to, że ci wytykam czy coś, tylko po prostu, jeżeli możesz to poprawić, to popraw. Także zaczep transportowy tu powinien być i tutaj powinno być taka beleczka. Czego tu mi jeszcze brakuje? Tu mi brakuje takiego ucha i tutaj takiego zaczepu, gdzie się zmieniało na transportowy ze zgrabiarki na przegrabiarkę. No i co jeszcze? No tutaj ogólnie kolorystyka wygląda dość dobrze. Dyszel jest zakupowany oddzielnie, można go pokolorować też oddzielnie, ale kolorystyka wygląda dość dobrze. Też taką pamiętam, też taki kolor mniej więcej miała. Ta zgrabiarka działa tylko jako zgrabiarka, nie można jej ustawić jako tutaj przegrabiarki. Można tu przestawić koło w transportowy lub zgrabiarkę. Tutaj się przedstawia. No i można opuścić tutaj. Chociaż to nic nie zmienia, bo jeżeli nie włączymy po prostu zgrabiarki od ciągnika, wtedy i tak to się nie zmieni. I tu jest takich parę błędów o tych. To jest takich parę małych błędów, których tu znalazłem. Ale no, tak wygląda. Jeśli chodzi modelowo, model jest naprawdę ładny, chociaż tu by mogły być te łańcuchy takie dosyć, bo tu były takie łańcuchy, które tu się, one tu mniej więcej szły stąd i nawijały się na kółko, które podnosiły właśnie tą te słoneczka. Jest to tak zwana zgrabiarka piątka. Jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś pracował, były piątki, z tego typu były piątki, szóstki i siódemki chyba były największe, ile pamiętam. Szóstka miała wtedy taki tutaj łuk, a siódemka miała łuk i też ten tutaj taki, o ile pamiętam, ale ja osobiście chyba widziałem szóstkę najczęściej, więcej razy niż tą siódemkę. Siódemkę chyba tylko raz widziałem, także tego. No więc co mogę powiedzieć o tej zgrabiarce? Zgrabiarka, model wygląda w miarę ładnie, chociaż mówię, parę rzeczy tu brakuje i nie mogłem tu akurat, z czym się najbardziej umęczyłem, to się umęczyłem z tym dyszlem, ponieważ nie ma on zaczepu transportowego, to jest, można go tylko zaczepić pod tą część lub tą część. Ale nie można go zaczepić pod zaczep transportowy, gdzie tutaj powinien być zaczep transportowy i tak jak mówię, taką małą belką powinien być połączony do tego dzyngla. Tu powinien zostać bolec, wtedy jest, że to się nie może obracać o 180 stopni, natomiast tutaj te, jeżeli mamy to w systemie przegrabiarki, tu powinno się to koło zablokować w tym slocie. Także tutaj mówię, z tą zgrabiarką dosyć się napracowałem dosyć dużo. No, nie można też właśnie ustawić w system przegrabiania, tu brakuje takiego ucha i tutaj chyba, o ile tutaj gdzieś był, to pamiętam, taki bolec był tutaj i tego. Jak ktoś się pytał, po co jest ten bolec,
Tutaj są takie dwa bolce. O ile pamiętam, to były do fotelu woźnicy, bo to, ta zgrabiarka mogła działać jako konna też. Także o ile pamiętam, to było do tego. No ale wróćmy teraz do... dalej, jak ona działa. Zgrabia w miarę fajnie. No tutaj użyjemy 360M, który jest dostępny też na ModHubie. Ta natomiast nie jest na ModHubie dostępna. Można ją znaleźć na lsmods.eu. .eu, czy jak to tam kto woli. I słuchajcie, jeśli chodzi o to, no mówię, problemów jest kilka, natomiast ładnie model jest prawie poprawny, brakuje paru rzeczy, tutaj nam brakuje tutaj tego łańcuszka, brakuje tu uszka i zaczepu do zmiany na takie, znaczy takiego zaczepu, taki bolec był tutaj bodajże i to wtedy się przekręcało odpowiednio i na przegrabiarkę. No jest parę rzeczy, które brakuje, koła są ładnie, wszystko ładnie jest tutaj, widzę, zanimowane, więc z tego. Jak to wygląda w pracy? Irytuje mnie to siedzenie w tej 30. Jak to wygląda w pracy? Jak widać, w pracy to wygląda tak, ale jeżeli nie włączymy zgrabiarki, ona nie będzie zgrabiać. Także jak widzicie, tutaj nie zgrabia, trzeba ją podnieść, włączyć. Trzeba ją włączyć, także tutaj... No jest tu parę takich błędów, które trochę to po prostu irytują. Wydaje mi się, że... Można to naprawić i Zeusek, jeżeli troszeczkę się, wiadomo, ja nie będę się tu komentował zbytnio, bo jeśli chodzi o mnie, ja nie umiem sam robić modów. Zeusek też prawdopodobnie to jest jego pierwszy taki większy mod, który naprawdę widać, że się chłopak stara. I jest parę rzeczy takich naprawdę, których trzeba będzie tu poprawić, ale można z tego zrobić naprawdę fajnego moda z czasem. Także tego. Ale teraz mój problem, jaki jest z tą zgrabiarką, jeśli chodzi o transport tej zgrabiarki. Sobie wyjdę, sobie ją podniosę. Tutaj. I zmienię koło na transportowy. I ogólnie tu powinien dyszel się przestawić tutaj, w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi... Jeżeli chcemy gdzieś podjechać dyszlem, no to jest... Musimy się naprawdę nastarać. Jak widać, ona się zaczepia, naprawdę się nastarać, bo ten dyszel jest taki dosyć skrętny, więc podjechać gdziekolwiek dyszlem pod tą... Jak widać, tu się zaczepiła pod ten zaczep od zgrabiania, natomiast nie zaczepiła się pod zaczep od... transportu, bo to nie jest zaczep transportowy. Jeżeli ktoś się tłumaczy mi, to jest tego zaczep transportowy, to nie jest zaczep transportowy. Zaczep transportowy w tej zgrabiarce jest tutaj po środku i to ten, właśnie tam powinna być zaczepiona zgrabiarka do transportu. No ale wróćmy jeszcze na chwilkę tutaj. Zaczepianie tym dyszlem jest po prostu no wredne, jak nie wiem co, tak nie powinno być. Jeżeli mi się wydaje, żeby Zeusek, jeżeli mnie oglądasz, to byś zrobił znacznie lepiej, jakbyś to zrobił bardziej zautomatyzowane niż jest. No, wymaga to poprawy. Teraz jeśli chodzi o transport. Zobaczcie, jak to jest zgrabiareczka lata. Ona nie potrafi jechać prosto. I jak widzicie, lata po całym polu jak tego, jak... Nie ma prostej, jechanie z nią prosto jest praktycznie niemożliwe. Raz wydaje mi się, że po prostu nie ma zaczepu transportowego, drugi raz no po prostu no, wymaga to troszeczkę poprawy. I dlatego tutaj z tego względu no nie będę od razu tego modu, bo to nie jest mod z, tragiczne, że po prostu jeszcze brakuje mu dużo rzeczy, które mu trzeba będzie poprawić. A jak widać, cała zgrabiarka lata jak... No nie chcę użyć tego słowa. Jak wiadomo, coś po pustym sklepie.
Dlatego wydaje mi się, że sama zgrabiarka zła nie jest. Jest parę rzeczy do poprawy, wiadomo. Jeżeli te rzeczy zostaną naprawione, to będzie bardzo fajny sprzęt. I co w sumie tyle w dzisiejszym odcinku. No już więcej nie mam nic do powiedzenia. Zobaczyliście, jak to pracuje, jak z tym się jeździ. Co można zrobić. I jak to dalej będzie wyglądać. Ile rzeczy jest do poprawy. No w sumie Zeusek, jeżeli dobrze się za to weźmiesz, no to myślę, że zrobisz z tego fajną zgrabiarkę. No. Jest, masz parę rzeczy do poprawy. Mówię, tu brakuje tych łańcuchów, one powinny być zaczepione o tutaj w te kółeczka. One tu powinny być. Pamiętam, taka śruba była bodajże, taka śruba i one się nawijały wtedy ładnie. To ładnie wyglądało. No to brakuje tych łańcuchów. Tu brakuje uszka i brakuje bolca do przestawienia do zgrabiarki na przegrabiarkę. No i tu brakuje mi zaczepu transportowego i tej tak zwanej beleczki, która szła stąd do tego zaczepu transportowego. Ją się zdejmowało na czas pracy i zakładało się ją gdzieś tutaj, o ile pamiętam. Także mówię, tutaj takie rzeczy, które są, nie chcę wypiętnować, po prostu mówię jak jest i nie jest to ze złości czy coś, po prostu widzę, że tego brakuje, ale naprawdę sprzęt, jeśli chodzi o wygląd, no to dam mu 7 punktów na 10 za to, że wygląda to w miarę poprawnie, natomiast za całą resztę dam na razie 5 i to dam tylko 5 dlatego, że naprawdę jeszcze umie to jakoś pracować czy zgrabiać, natomiast reszta no to wymaga poprawy. Znalazłem parę błędów w logu, ale to już jest inna historia, także no tutaj poszukałem, przeszukałem. Zużycie też wygląda fajnie. Ogólnie mówię, podoba mi się, chociaż wymaga to jeszcze trochę pracy. Wymaga to pracy na tyle dużo, że mam nadzieję, że zobaczę zgrabiarkę, która działa w pełni z przegrabiarką. Byłbym po prostu w niebo wzięty, gdyby to działało tak jak w rzeczywistości. Byłbym w niebo wzięty. Słuchajcie, ja nazywam się Robski. Dziękuję za oglądanie tej serii i zapraszam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Trzymajcie się, cześć.